Przez cały tydzień nie było żadnego filmu. Przepraszam tych, którzy czekali może na kolejne odcinki, ale jak słyszycie, jeszcze to trochę słychać, zresztą właśnie męczyło mnie zapalenie krtani, a mieliśmy w niedzielę jubileusz 20 lat wydawania pisma Christianitas, moja domowa redakcja, gdzie też miałem swoją rolę do wygłoszenia, powiedzmy, że taki speech, jedne z takich przemówień jubileuszowych, więc musiałem oszczędzać gardło, oszczędziłem sobie wobec tego też i nagrywanie vloga na kilka dni. Dzisiaj myślałem, że powiem coś o tym, co się działo na synodzie, zresztą pewnie powiem, ale nie w tym odcinku, bo właśnie obejrzałem film Nieplanowany i można o tym powiedzieć tylko jedno. Każdemu polecam ten film. Dziękuję wydawnictwu Rafael, które udostępniło mi przez internet możliwość obejrzenia tego filmu. I wiecie, co myślę? Myślę, że jak już ten film wejdzie do Polsce, w Polsce do dystrybucji, możliwe, że ktoś z was już ogląda ten mój komentarz po tym, jak to się stało, to będzie można przeczytać w tekstach naszych strasznych mieszczan, w ich liberalnych tygodnikach, jak nie jest to kino europejskie, że gra aktorów jest słaba, że to wszystko jest takie tanie i propagandowe. Ale wiecie, co w tym filmie jest ważne? W tym filmie jest ważna tylko jedna rzecz. Ta prosta historia, jaka tam jest opowiedziana. Ta historia jest po prostu prawdziwa i to jest największa siła tego filmu. Spodziewajcie się, że będziecie na tym filmie płakać, że będzie wam rozrywał trzewia, że tak powiem, i że będziecie go przeżywać. Ale ten film nie patuje wcale żadnymi specjalnie dodatkowymi jakimiś efektami, które mają podkręcić nasze emocje. Po prostu pokazuje historię dziewczyny, która stała się dyrektorką kliniki Planet Parenthood, czyli największej na świecie korporacji zajmującej się zabijaniem dzieci w łonach matek. I to jest jej historia. Historia dziewczyny, która pochodziła z chrześcijańskiego domu, której rodzice byli jednoznacznie za życiem, absolutnie bezkompromisowo, ale sama poprzez swoje decyzje życiowe, także konkretne błędy, weszła w sam środek tej korporacji i okazała się świetnym sprzedawcą śmierci, bo tak to trzeba określić, to zresztą jest dosyć obrazowo i trafnie, ale bez jakiegoś epatowania pokazane w tym filmie. I ten film pokazuje jej błyskotliwą karierę, a także pokazuje potem to, w jaki sposób ona się wyrywa z tej pracy, z tej kariery, i kiedy opuszcza to swoje miejsce pracy, mówi, zapytana, co czuję, jakbym wychodziła z więzienia. Naprawdę bardzo przejmujący film i wcale nie jest on jakoś tak bardzo mocno skonstruowany w taki sposób, żeby nasze emocje podbijać. Raczej nawet bym powiedział, że są takie elementy, gdzie narratorka, sama zapewne Abby Johnson, jakby tonuje nasze emocje, tak? Mówi, że to jest moje życie, to nie jest historia filmowa skręcona po to, żeby służyć jedynie propagandzie. A właśnie, bo taki argument na pewno też się pojawi, że to jest film propagandowy. No, nasze liberalne media będą, jeżeli w ogóle coś w tym filmie będą pisać, będą powtarzały wszystkie te argumenty, które pojawiały się w proaborcyjnych mediach amerykańskich na przykład, tak? I oczywiście to nie jest film, który ma wygrać nagrodę w Cannes, czy dostać Oscara. Zapewne nie ma na to w ogóle szansy, ale to moim zdaniem jest absolutnie nie jest cel tego filmu. On po prostu pokazuje zło aborcji od samego poczęcia ludzkiego życia i pokazuje też, jakie są intencje przemysłu aborcyjnego. To jest bardzo, bardzo tam wyraźnie pokazane. Bardzo jest taka piękna, to prosta scena w tym filmie, kiedy Planet Parenthood wytacza Abby Johnson proces i dowiadujemy się, że trwał on 58 minut i zakończył się porażką Planet Parenthood. Jakby dobrze pokazuje,
że sędzia, który był skłonny nawet do wyrażenia jakiegoś zrozumienia dla oskarżeń Planet Parenthood wobec swojej byłej pracownicy, w ciągu po prostu godziny całkowicie stanął po jej stronie. Nie było żadnej wielkiej batalii sądowej. Po prostu zło zostało rozpoznane bardzo szybko i także dobro. I te rzeczy zostały oddzielone i we właściwy sposób ocenione. Pewnie po jakimś dłuższym czasie będę miał więcej myśli jeszcze na temat tego filmu, ale wydaje mi się, że to jest najważniejsze. I taka właśnie moja rada, że nie dajcie się zwieść tym opiniom, które będziecie mogli na temat tego filmu przeczytać, krytykujące jego konstrukcję, jego scenariusz, grę aktorską, niski budżet stosunkowo, to, że nie jest on efektowny, że nie porusza artystycznej nuty. Nie po to ten film powstał. To jest pewnego rodzaju też moim zdaniem złudzenie, że filmy mają powstawać tylko po to, żeby wywoływać jakieś wielkie artystyczne wrażenia. Nie, ale to jest film, on dlatego będzie tak krytykowany, dlatego, że to jest film właśnie, który dokonuje transgresji, tak? Który przekracza te gusta, przekracza wyobrażenie o świecie tych strasznych mieszczan, którzy tacy właśnie są zadowoleni z siebie i są zadowoleni z tego, jakie jest nasze społeczeństwo, jaka jest nasza cywilizacja, którzy głoszą wolność, ale nie zauważają tego, jaką obojętnością przychodzą wobec dehumanizacji osób, które jeszcze już się poczęły, już są na tym świecie, ale jeszcze nie opuściły łona matki. Na pewno ten film spotka się z tego typu reakcjami. Będzie lekceważony, tak? Będzie lekceważony, dlatego że pokazuje rzeczy prawdziwe wcale w nieostentacyjny sposób. Nie jest nastawiony na epatowanie, ale po prostu pewne rzeczy muszą być w nim pokazane, musiały być w nim pokazane i zostały pokazane w taki sposób dosyć, powiedziałbym, chłodny, tak? Po prostu jak się odbywają różne procedury aborcyjne w świecie, w tych krajach, gdzie aborcja jest dozwolona w szerokim zakresie. To jest też taki bardzo cytat jeden, który zapadł mi w głowę i który też bardzo się jakoś odnosi do pewnej mentalności współczesnej, nazwijmy to takiej mieszczańskiej, że Amerykanie chcą aborcji, tak? I to zdanie jest zestawione z horrorem, jaki się dokonuje w klinikach aborcyjnych. W tej konkretnej klinice, której dyrektorką była Abby Johnson i która ostatecznie z tej kliniki odeszła. Film już za parę dni, z tego co się orientuję, w dystrybucji. Ja obejrzałem go dzisiaj. Pewnie go jeszcze obejrzę z rodziną. Bo myślę, że dobrze jest mieć taką jasną świadomość, co się dzieje w czasie zabiegu aborcyjnego. I że wszystkie te opowieści o pomaganiu kobietom poprzez aborcję są po prostu strasznymi bajkami. Tak? To są takie bajki horrory. Bo kobietom należy pomagać, nie mogą być porzucone, jeśli noszą dziecko w łonie, ale na pewno nie jest rozwiązaniem tego dziecka zabijanie. I to ten film to dobrze pokazuje. Myślę, że to jest ważny głos też w naszej debacie publicznej za tym, żeby i w Polsce się aborcji nie dokonywały. Pamiętajmy, ponad 1000 aborcji każdego roku w Polsce się dokonuje. Być może wreszcie trzeba przerwać w Polsce proceder aborcji eugenicznych. Tymczasem rząd, który wydaje się cały czas tutaj chcieć reprezentować sprawiedliwość, opinię też katolicką w Polsce, niestety w zamrażarce w Trybunale Konstytucyjnym trzyma kwestię zmiany ustawy o ochronie życia, właściwie stwierdzenia niekonstytucyjności tej przesłanki eugenicznej, która jest w ustawie. Ja mam nadzieję, że ten film też będzie ważnym głosem
właśnie w debacie publicznej, ale z całą pewnością spotka się, jeżeli nie z przemilczeniem, to właśnie z taką krytyką ze względu na formę, ale ona nie jest tak naprawdę tak zła, powiedziałbym, że ona po prostu nie jest ważna, tak? Nie jest ważna w tym sensie, że nie o to w niej chodzi. To jest historia skrojona po to, żeby opowiedzieć prawdziwą historię o człowieku, który, można powiedzieć, przeciwstawił się własnym złym wyborom i złym wyborom cywilizacji, w której przyszło mu żyć. To myślę, że na razie tyle. Jeżeli jeszcze jakieś refleksje w dłuższej perspektywie przyjdą mi do głowy w sprawie tego filmu, to nagram, ale dosłownie przestałem go oglądać 10 minut przed teraz nagraniem tego krótkiego materiału i wszystkich zachęcam do tego, żeby ten film oglądać i propagować jak najszerzej, żeby docierał także nie tylko do tych, którzy są już przekonani, ale do tych, którzy mają wątpliwości, bo pewnie ci, którzy są betonem aborcyjnym, to będzie ich trudniej przekonać. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby nie jeden się przekonał wobec tych prawdziwych obrazów, jakie pokazuje ten film, które oczywiście są opakowane w formę fabularną, nie są zdjęciami z kliniki aborcyjnej, ale pokazują przebieg, pokazują, co się dzieje i wobec kogo, wobec matki, wobec dziecka, jakie się dokonują procedury, zabiegi, co przeżywa kobieta, która jest poddawana aborcji, a także pośrednio co przeżywa, a właściwie już nie przeżywa, dziecko, które jest zabijane. Także już raz miałem skończyć nagrywanie właśnie, już się z wami żegnałem, zaraz się naprawdę żegnam i do następnego filmu. Cześć!